Siema, dziarz z tej strony. Okropnie mi się nie chce. Gdzieś spałem do 10 godziny. I dalej bym jeszcze spał. Robię sobie ten weekend pauzę. Znalazłem raj dla siebie. Tu aż do tąd z plaża. Jest pomost, pod którym się nie będzie dało szukać. Jest pełno roślinności. Dzięki polaryzacji w okularach widzę te ryby wszystkie. Nie wiem, czy wy je widzicie. Tutaj na bank to widać. Za 40-30 cm grybek w jednym miejscu. Ja to widzę lepiej, ale wy na pewno też nieźle. To są rybki w Bałtyku. Tam widać malmo, czy jak się to mówi, malmo? Nie wiem, jakieś o z kropkami. I taki jebitny most pomiędzy Malmo a Kopenhagą. Do brzegu jest u was 200 metrów. Gdzie to biedronko tu przyleciała? Selfie z biedrą. Okazuje się, że to nie jest jakiś tam zwykły parking, tylko to jest mini rezerwat. Tu mamy takiego potężnego buka. Patrzcie, jak tu są pozrastane te gałęzie. No mega. Tu jest zrośnięta. I tutaj też rośnie. Jedno w drugie porosło. Czym kurwa to dziecko ryczy? Pierwsza w ogóle znajdka. Ołów wędkarski. Już was piąta osoba mnie zaczepia, co robię, no nie? Albo się obawiają, albo coś. Pieniędzy to tu w ogóle nie mogę znaleźć. Pół plaży już przeszedłem. Po prostu nie wierzę. Wyszedł pieniądz wreszcie pierwszy. Po telownych poszukiwaniach, pół plaży już przeszedłem. Karl XVI Gustaw. 1970 rok, ja pierdolę. Jak to on się tu uchował w ogóle? Wróciłem na tarczy. Nie mam nic, bez kitu. Blachy. Blachy i druty. Blachy i szkło i puszki. Z tego co się nie wstydzę pokazać. To jest ten pieniądz? Nie wiem. Co to jest za pieniądz? Karl Gustaw XVI. Jedna korona. 5 koron. 10 koron. Ja wczoraj narzekałem na miejsce, a tam dwa pieniądze wyszły. Dzisiaj po wielkim boju jeden guzik. Nie wiem po co mi to. Porażka. Jeszcze mam plan awaryjny, ale to będzie lipa na pewno.
nie chciałbym przynudzać, ale nic tu nie wychodzi. W Polsce z takiej plaży idzie zebrać 20 zł co najmniej. Tu i druga strona jest to samo. O drugiej w nocy wstałem, chciałem iść tam pod tą restaurację, którą widać w oddali. I okazało się, że to niemożliwe, bo burza waliła tak w ten most. Znaczy pioruny waliły w ten most i w ten wielki budynek, co tam widać na horyzoncie. Nie ryzykowałem z cewką, z wykrywaczem, wchodząc do wody 300 metrów od brzegu. Tu jest druga połowa tej plaży. Wyszedł jeden moniak. Zabrałem dzisiaj rower i jadę pozwiedzać okolice. Może wieczorem uda mi się ubrać wodery i wrócić na tą, pod tą restauracją poszukać. Nie będę za dużo narzekał, bo nie ma na co. Po prostu zaczęło się to tak. Wczoraj rano poszedłem z wykrywaczem na plac zabaw i wsiem pod pomost. Była burza, więc darowałem to sobie, no bo wiadomo. Wróciłem do samochodu, pospałem, wstałem jakoś koło przed południem. Pojechałem sobie na rower, poszedłem sobie na rowerze pojeździłem. Potem wróciłem, zrobiłem film, znów podrzemałem coś. Po tym wszystkim zacząłem grzebać w internetach, czy te poszukiwania w Szwecji są aby legalne, czy ja wszystko robię ok. No okazało się, że na plażach jeszcze by mogli przymknąć oko, ale gdybym już na przykład poszedł gdzieś na pole kopać, no to wtedy jest opór. Trzeba pozwolenia, tak jak wszędzie praktycznie. Od konserwatora zabytków, od gminy, od rolnika. No i sobie postanowiłem. Dzisiaj rankiem byłem jeszcze pokopać, nie było nic. Pod pomostem było w ogóle za głęboko. No i pozbierałem się. 5 rano wyjechałem już. Już mam 2,5 godziny drogi za sobą, z 200 km ponad. Jadę na północ, przerwa na śniadanie akurat. W każdym bądź razie to wygląda tak. W Szwecji nie wolno kopać. Nie wolno szukać wykrywaczem metalu, chyba że złota. Można się pod takie prawo podciągnąć, że można tam. Na plażach potrzebne jest zezwolenie, które dostaje się w miarę łatwo. A na polach trzeba mieć zezwolenie od konserwatora zabytków. No cóż, no, co z tego, że tam był kibelek, że był prysznic, że było, nie wiem, parking za darmo. Nie po to tu się przyjechało, no nie? Postanowiłem jechać dalej. Jadę gdzieś na Norwegię. Zobaczymy, gdzie się zatrzymam. Dzisiejszy dzień postanowiłem spędzić w podróży. Ile przejadę, tyle przejadę. Nara.